Ołtarz relikwii powstał w latach 1708-1709. I to, co możemy obserwować, kiedy patrzymy na te wszystkie małe trumienki, nisze, szklane szybeczki, te wszystkie kości, kosteczki, cząsteczki, to, co mamy tutaj umiejscowione, to są wszystko relikwiarze świętych, starożytnych Kościoła katolickiego, których zwożono tutaj, czy gromadzono te relikwie, przywożąc z całego świata, aby w tym jednym miejscu dać możliwość wiernym i pielgrzymom, i wiernym mieszczanom Jarosławia dotykać obecności tych świętych i za ich wstawiennictwem zanosić swoje modlitwy do Pana Boga. W 2011 roku ten relikwiarz, ołtarz relikwii, został jeszcze ubogacony przez relikwie świętego Jana Pawła II, które tutaj uroczyście przywiózł i wprowadził do kościoła kardynał Stanisław Dziwisz. Sekretarz Jana Pawła II, wieloletni towarzysz jego życia, a w tamtym czasie arcybiskup krakowski. Przywożąc te relikwie, kardynał Dziwisz, kiedy stanął w tym miejscu, kiedy widział tłum ludzi, który był zgromadzony w świątyni, kiedy wprowadził te relikwie, wypowiedział kilka dobrych słów o Janie Pawle II i o łączności dominikanów właśnie z Janem Pawłem, to ofiarował Matce Bożej perłowy różaniec Jana Pawła II. Dwa razy podkreślał. To jest różaniec jako wotum dziękczynne dla Matki Bożej. I ten różaniec również został tutaj umiejscowiony z relikwiami Jana Pawła II, aby jako jego własność był takim wotum dziękczynienia dla Matki Bożej Jarosławskiej.